Jeszcze kiedy był organizowany, forum był organizowany w Ciechocinku, angażowaliśmy się w jego organizację, również tu w Toruniu. Jest to nie tyle obowiązek, bo niewątpliwie takie czynności, które pomagają przybliżyć województwo światu, należą do kompetencji marszałka i zarządu województwa, ale jest to rzeczywiście wymierna forma promocji naszego regionu, naszej przedsiębiorczości. Jest to wskazanie miejsca, gdzie rzeczywiście jest przyjazny klimat poprzez organizację tego typu forum, również dla inwestorów, dla polityków, dla wielu środowisk, które w ten sposób poprzez forum, poprzez Toruń, Mikołaja Kopernika i wiele naszych atrybutów po prostu utrwala sobie w świadomości istnienie takiego miejsca na świecie. Myślę, że przede wszystkim świetna formuła organizacyjna. Jest to w zasadzie drugie forum o takiej randze w Polsce, forum gospodarcze. Jedno organizowane w Krynicy jesienią, a drugie wiosną, czyli tak naprawdę na początku sezonu w naszym regionie. Ponadto no bez wątpienia dobór gości jest tutaj nieprzypadkowy. Organizatorzy, pan dr Jacek Janiszewski, zawsze dba o to, aby to była wysoka półka ministrów, najprzeróżniejszych osób wpływowych w naszym kraju, które przyciągają potem cały świat, no bo gdzie lepiej, jak nie w trochę takich kuluarowych warunkach, dopytać, postarać się o lepszą organizację, stworzyć warunki dla inwestowania. Także myślę, że formuła jest po prostu niezwykle ważna. A to, że przyjeżdżają ludzie już z całego świata, a głównie zza wschodniej naszej granicy, to jest też założenie polityczno-organizacyjne samego forum, bo przecież tak się właśnie umawialiśmy, że ma to spotkanie być stykiem Europy Zachodniej, w tym Polski, należącej do Unii Europejskiej i krajów aspirujących czy chcących aktywnie współpracować z naszym obszarem gospodarczym, politycznym z naszej wschodniej granicy. Stąd już nie po raz pierwszy mamy wielu Ukraińców, ludzi z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Rosji i tak dalej, i tak dalej, co bardzo cieszy, szczególnie w tych bardzo trudnych, aktualnie napiętych sytuacjach międzynarodowych.